Aktualnie na rynku mamy wiele gier. Rozmaite tytuły oferują różne doznania. Inne przebijają się do mainstreamu, by zaraz z niego spaść, pogrążyć się w niebycie. No właśnie, kodem takiej gry jest Among Us. Ale dlaczego Among umarło? Mimo że ta gra miała potencjał, aby zaistnieć na stałe w świecie poważnych zabijaczy czasu. W tym materiale przeanalizujemy historię gry od Inner's Love i spróbujemy stwierdzić, dlaczego ta gra umarła. O grze Among Us słyszał chyba każdy. Od taka prosta gierka wzorowana na grze towarzyskiej Mafia od studia Inner's Love. Jej założeń nie trzeba nikomu przedstawiać. Impostorzy muszą całą załogę wymordować, a ta załoga musi ich wyrzucić z pokładu, póki nie jest za późno. No i dobrze, to pobieżnie więc wiemy, o co chodzi. Ale jak doszło do tego, że Among stał się tak niesamowicie popularny? Gra została wydana w 2017 roku, więc dlaczego tak dużo czasu zajęło jej zaistnienie w świecie gier? Odpowiedź na te dwa pytania będzie kluczowa w ostatecznej odpowiedzi na pytanie odcinka. Kiedy przyjrzymy się popularności Among Us, zobaczymy, że gra sama w sobie w ogóle nie jest odpowiedzialna za swój sukces. Tak, gra, w której zabijasz albo jesteś zabijany. To dużo Undertale, wybaczcie. Ta gra nie była w stanie wbić się w jakiekolwiek zainteresowanie. Pewnie tutaj znaczenie ma też fakt, że produkcja przez większość czasu posiadała tylko grę przez LAN, co nie sprzyja dużej liczbie graczy. Nie oszukujmy się, gra też jest w miarę powtarzalna. Więc powiedzieliśmy sobie, dlaczego gra była nieinteresująca dla przeciętnego odbiorcy. Teraz, dlaczego się wybiła? I tutaj ze swoim udziałem wchodzą streamerzy oraz youtuberzy. Na polskiej scenie nie da się pominąć takich twórców jak Mandzio czy Bladi, którzy włożyli gigantyczny wkład w zaistnienie tej gry. Tego pierwszego odcinki z okresu świetności Amonga nie robiły mniej niż 300 tysięcy wyświetleń, a rekordowe zdobywały ponad 500 000. Tutaj trzeba zaznaczyć, że na anglojęzycznej scenie musiały być podobne postacie. Dlaczego? No gdyby ich nie było, to Among Usowa piosenka autorstwa CG5 Show Yourself nie zdobyłaby 75 milionów odsłon i ponad 1 000 000 polubień na YouTubie. Jak widzimy po statystykach ze Steama, gra niestety ma już okres świetności za sobą. Jak to się stało, że w niecały rok z gry, która była w stanie zgromadzić na Steamie przed sobą 300 tysięcy osób oraz ponad 3/4 miliona oglądających na Twitchu, nie zostało absolutnie nic. Nawet premiera nowej mapy nie była w stanie przyciągnąć znacznego grona odbiorców. Na koniec dnia, w którym to piszę, jest to 29 czerwca, grę odwiedziło ledwie 12 tysięcy graczy. Dla mnie, i pewnie nie tylko dla mnie, winowajcy są jedni. I na razie nie wspominałem o nich celowo. Są to twórcy. Tak, twórcy Amonga odpowiadają za jego śmierć. Zobaczcie. Gra dostaje wysypu popularności. I nic. Bo to jest kurwa ziemia. Tak naprawdę to tylko do mapy wzięli się do pracy, ale i tak dużo za późno. Później będą opowiadać, jak to się wypalili, że nie wiedzieli, co robić. Bo gra im, kurczę, strzeliła z popularnością. Prawie roku od wybuchu popularności publikują roadmap. I co? I nie ma tam nic, co nie zostałoby dodane przez mody. A nawet jeśli coś nie zostało dodane, to są to takie idiotyzmy, że moderzy o nich nie pomyśleli. Na przykład klasa Scientista, nie wiemy o niej nic i najpewniej będzie tylko i wyłącznie graficzna, bo na chłopski rozum ta klasa nie może mieć żadnego zastosowania. No z szeryfem to już wiemy, możemy się domyślać przynajmniej, ale bardzo dużo modów już dodało klasę szeryfa.
A hide and seek wygląda tak, jak to się robiło czasami gry ze znajomymi. Bez żadnej ingerencji w grę. Jedna osoba na małym zasięgu widzenia chodzi po mapie i szuka innych. Chyba duża część osób grających w Among'a kiedyś tak zrobiła. Ale Guciel, oni mają tam tylko 3 osoby, 4 sobie dotrudnili. No chyba można budować poważne, około 30-osobowe studio za te miliony, co oni zarobili. Mógłbym się teraz rozdrabniać, ale chyba wszystko za mnie powiedział już wspomniany wcześniej Mandzio. I teraz zobaczcie kawałek shota z jego live'a. Tak, Edwa, i Among Us pokazało, że będzie nowy tryb. Hide and seek. Kurwa ma. Dwie nowe klasy. Naprawdę? Sheriff i Science i nowe kolorki. Co? Naprawdę? Ja pierdzielę, nie. Dwie nowe klasy. Ja pierdnie, no przecież to jest wstyd to pokazać. W momencie, kiedy widzę takich twórców gier jak Among Us, podpisuję się pod słowami Jasia Kapeli, na co komu więcej niż 1 000 000 złotych. Weźcie im, kurwa, zabierzcie tu całą kasę, co oni zarobili. Błagam, to jest takie opluwanie w mordę. Nie, naprawdę. Dwie nowe klasy. Może ten tryb hide and seek będzie git. Może. Powiem tak, na trailerze nie chcesz wiedzieć, jak on wyglądał. Chcę. Czy jest już na YouTubie? Możesz zobaczyć. Czekajcie, mam to. Nie oglądaj, proszę. Słucham, czy to naprawdę był ten tryb, gdzie nawet nie zmienili przycisku kill na find? No a zatem chyba Mandzio już wam powiedział wszystko. Myślę, że te słowa można pozostawić jako podsumowanie dzisiejszych rozwiązań. Można dostać największą szansę życia, ale tylko od nas zależy, czy ją wykorzystamy, czy zmarnujemy. I będziemy pokazywani jako idealny przykład przegrywu. A więc to tyle. Tymi słowami się z wami żegnam. No i cóż, do zobaczenia w przyszłości.